czego bierze się cukrzyca? A nawet nie wiem. Wiem, że można mieć cukrzycę, już się urodzić z cukrzycą, a można też dostać cukrzycę od złych nawyków żywieniowych, ale który jest typ, który, to tego już nie rozróżnię. To zależy jakby od różnych czynników, ale główny może być, że jest nadwaga. Z niewydolności pracy trzustki. A jakie są objawy cukrzycy? Na pewno takiej cukrzycy, którą można mieć jako dziecko już, to jest taki objaw, że na przykład często człowiek dużo pije. Senność. Jest wrodzona cukrzyca, gdzie już w młodym wieku są zasłabnięcia. Jest też nabyta, tak? Która wiąże się z otyłością. To mogą być obrzęki, problemy ze wzrokiem. Czy cukrzycę można wyleczyć? Wydaje mi się, że tej wrodzonej to nie, tylko można ją kontrolować. To też zależy od typu, czyli tą nabytą można. Wydaje mi się, że cukrzycę typu pierwszego można wyleczyć, a cukrzycę typu drugiego mi się wydaje, że nie można. A jak udzielić pierwszej pomocy osobie z cukrzycą? Chyba zależy, bo niektórym coś tam mówi, że podać coś do jedzenia, ale innym nie, więc jakby to trzeba wiedzieć jak... To jest jakaś śpiączka, no to należy natychmiast powiadomić służby odpowiednie, ratunkowe. Natomiast jeżeli też może podać coś słodkiego, jeżeli brak cukru w tym momencie następuje. I o jakąś napój słodzony czy cukierek. Czy z cukrzycą można prać sport? Wydaje mi się, że można. Myślę, że można. Nie wiem, ale myślę, że można. No naturalnie, że tak.